Program Powiększenie, Łukasz Chymiński, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Poseł Waldemar Sługocki, Gminny Komitet na Rzecz Połączenia Miasta i Gminy. Jesteśmy na tak. Wiceprzewodniczący tego komitetu. Witam jeszcze raz. Witam. Panie pośle, i porozmawiamy o krajobrazie Zielonej Góry, nowej, większej Zielonej Góry, który gdzieś tam się kreśli na horyzoncie po niedzielnym referendum. Chciałbym, żebyśmy skomentowali najpierw słowa Rafała Nieżurwidy, przewodniczącego tego przeciwnego komitetu. Jesteśmy na nie. Nie udało mi się go wczoraj zaprosić do studia, w ogóle wczoraj, żeby kogoś z przedstawicieli gminy przyciągnąć do mediów. To był dość spory problem, ale w rozmowie telefonicznej pan Nieżurwida wspomniał o tym, że teraz najważniejsze zadanie dla włodarzy miasta, dla komitetów, to jest to, aby pogodzić mieszkańców gminy, tych, którzy głosowali no, przeciwko sobie, bo jedni chcieli zostać rzeczywiście na wsi, drudzy gdzieś tam mocno ciągnęli do miasta. Pan jest zdania, że rzeczywiście to jest taka rzecz, którą trzeba zrobić na starcie? Tak, panie doktorze, ja tylko powiedziałbym tak, to nie było tak, że my głosowaliśmy przeciwko sobie, czy mieszkańcy gminy wiejskiej Zielona Góra głosowali przeciwko sobie. Były dwie koncepcje rozwoju miasta, czy też gminy, czyli z jednej strony utrzymanie status quo gminy wiejskiej i jej rozwój, który w mojej ocenie byłby zdecydowanie mniej możliwy, ponieważ żyjemy w takich, a nie innych uwarunkowaniach. Wielokrotnie na ten temat także z panem rozmawialiśmy. Natomiast druga koncepcja, która zwyciężyła, to była koncepcja integracji gminy wiejskiej z miastem Zieloną Górą i stworzenie nowego, o większym potencjale organizmu tej nowej Zielonej Góry. Oczywiście były debaty, te debaty niejednokrotnie były przepełnione emocjami, które były w mojej ocenie niepotrzebne. Ważne jest to, żeby jednak z sobą umieć rozmawiać i rozmawiać w takich warunkach bardzo racjonalnych, rozsądnych, tak aby po tym referendum, które przecież już za nami, móc dalej funkcjonować, żyć, rozmawiać, szanować się wzajemnie i rozwiązywać. Pan jako mieszkaniec gminy i osoba, która mocno zaangażowała się w poparcie procesu, jest na tak od samego początku, nie odczuł pan na wsi, w sołectwach tego, że rzeczywiście jest taki podział między mieszkańcami? Sytuacja była bez wątpienia napięta. Ja się zgadzam co do tego, że dzisiaj to, co najważniejsze, bo jednak zdecydowaliśmy się na jakieś rozwiązanie, to musimy jednak doprowadzić do tego, abyśmy wspólnie tą nową rzeczywistość budowali, tą nową przyszłość. I chcę powiedzieć bardzo uczciwie i rzetelnie, że w tym procesie oczywiście były dwie strony, ale wszyscy odegrali bardzo kluczową rolę po to, aby demokracja mogła się de facto ziścić. Bo proszę sobie wyobrazić, że może dla wielu będzie to zaskoczeniem, co teraz powiem, ale także Rada Gminy Wiejskiej na czele z jej przewodniczącym, panem Jackiem Rusińskim, z panem wójtem Mariuszem Zaleskim, jednak w kwietniu podjęła uchwałę, która umożliwiła przeprowadzenie referendum i tak naprawdę to referendum to jest nic innego jak upodmiotowienie mieszkańców gminy wiejskiej Zielona Góra zgodnie z konstytucją. Ja myślę tylko, że wtedy podejmując tę uchwałę o przeprowadzeniu referendum, Rada Gminy myślała, że to będzie zupełnie inny scenariusz, ale do nikt tego nie mógł, nikt nie mógł tego przewidzieć. Oczywiście wygrała demokracja. Oczywiście tego się będziemy trzymać. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki wczoraj na naszej antenie mówił, że nie można zapominać teraz o tych mieszkańcach, którzy byli na nie. Absolutnie zgadzam się tutaj z panem prezydentem. Jednak musimy budować tą przyszłość w oparciu o tych, którzy byli na tak, ale także nie zapominajmy o tych, którzy byli na nie. I to jest także rola dla tych, którzy byli na tak, bo myślę, że nie ma tutaj miejsca na taki prosty, populistyczny triumfalizm. Tu czeka nas bardzo ciężka praca. Wspólnie powinniśmy bardzo podmiotowo podejść także do tych, którzy mieli inną koncepcję, inną wizję rozwoju Zielonej Góry, myślę o gminie wiejskiej. Musimy ich przekonać. Mam nadzieję, że kompromisy będziemy osiągać. Trzeba ich zachęcać i włączać bardzo aktywnie w ten proces integracji. To będzie długotrwały, trudny, złożony proces. Przecież jak wiemy, połączenie sensu stricte administracyjnie stanie się dopiero za nieco ponad rok, praktycznie za półtora roku, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby, przepraszam za kolokwializm, zasypać te nieporozumienia, które wytworzyły się. Myślę, że one nie są na tyle głębokie, żeby były niemożliwe do zniwelowania.
zdania, jest to możliwe, ale potrzebna jest empatia, zrozumienie z obu stron, szacunek wzajemny. O to będę apelował i myślę, że wiele wątków takiej eskalacji. A myśli pan, że apel pomoże? Bo jak się obserwuje w ostatnim czasie, to jak Urząd Miasta i Urząd Gminy współpracowali, myślę, że nawet użycie słowa współpracowali jest tutaj zbyt mocne, bo na wielu szczeblach to po prostu była taka, nie chcę użyć słowa walka, ale mniej więcej tak to wyglądało. No nawet w piątek przed samym referendum, przecież konferencja prezydenta Kaliszuka, który miał pretensje do tej ulotki, która pojawiła się w Gazecie Lubuskiej, on cały czas iskrzy. Ja myślę, że ta współpraca, żeby w jakiś sposób do niej doprowadzić, to tutaj trzeba będzie zrobić kawał dobrej i mrówczej pracy. Ale jak pan zauważył i pan prezydent, i rozmawiałem także z panem profesorem Osenkowskim, wszyscy zdają sobie sprawę, że ten etap swoistego rodzaju przekonywania się do swoich racji mamy za sobą. Czy możemy być spokojni, że teraz już będzie lepiej, tak? Jestem przekonany, musi być na linii oczywiście, że będziemy funkcjonować w tym samym domu, więc musimy darzyć się wzajemnym zrozumieniem i szacunkiem. Nie ma przegranych i wygranych, nie ma lepszych i gorszych. To jest nasza wizja, nasze miasto, Zielona Góra w innych granicach administracyjnych i nie tylko tych społeczności gminy wiejskiej, którzy byli na tak i na nie, ale także tych 119 tysięcy, które mieszkają w dzisiejszej Zielonej Górze, więc będziemy stanowić jedną wspólnotę. O tym musimy pamiętać i apeluję także do ludzi, którzy zajmują się życiem publicznym, bo przeglądałem także na przykład media społecznościowe i tam także pojawiają się komentarze niegodne osób piastujących czy zajmujących się życiem publicznym. Apeluję o to, żeby ostudzić emocje. To nie była żadna rywalizacja, to nie był żaden mecz. Rozmawialiśmy o fundamentalnych sprawach dla przyszłości rozwoju miasta, w którym my wszyscy żyjemy i chwała Bogu, że zwyciężyła demokracja. Chwała nam wszystkim za to, że potrafiliśmy uszanować demokrację, że poszliśmy przede wszystkim do referendum. Dokładnie, wczoraj wszyscy gratulowali i to się należy mieszkańcom gminy rzeczywiście, ale że teraz nie zmarnujmy tego, tak? Bo ja nie chcę tylko złożyć gratulacji tym, którzy byli na tak, ale tym wszystkim, którzy poszli, którzy chcieli współdecydować, decydować o swoim losie. I tych wszystkich ludzi trzeba uszanować i trzeba stworzyć takie warunki, które będą sprzyjać rozwojowi tej nowej społeczności, ale także, żeby ci, którzy mieli odmienne zdanie, także mogli je wyrażać i w tym procesie integracyjnym także te wątki, te zdania rozbieżne, także trzeba potraktować podmiotowo, trzeba je uszanować, trzeba je uwzględnić w procesie integracji. Panie pośle, jaka będzie przyszłość komitetu Jesteśmy na Tak? Bo to jest inicjatywa, która w bardzo szybkim czasie rozrosła się do olbrzymich rozmiarów. No, środowiska naukowe, politycy, przedsiębiorcy, autorytety, można powiedzieć, z południowej części województwa, no, ludzie z gminy, naprawdę, naprawdę wybitne osoby. I co dalej? No, wykonaliście, pan też jako członek tego komitetu, kawał dobrej roboty z perspektywy oczywiście zwolenników połączenia. I co dalej? Ja myślę, że oczywiście, można powiedzieć, dopiliście swego w jakiś sposób. Znaczy, tak bym tego nie traktował, panie redaktorze. Jestem tutaj naprawdę daleki od tego, żeby w taki sposób do tego podejść. Mieliśmy taką, ale jakiś inną kamień, panie koncepcję. Pośle, pan z serca spadł w momencie, kiedy zobaczył pan te pierwsze nieoficjalne wyniki referendum. To byłem do tego święcie przekonany, że to jest słuszna, dobra, racjonalna droga rozwoju Zielonej Góry. Jeden etap jako komitet zamknęliście, jaki będzie kolejny? No, czy już rozmawiał pan z panem przewodniczącym? Nie rozmawialiśmy jeszcze, bo to dzieje się szalenie szybko, ale myślę, że tak jak zgadzając się z panem redaktorem, że jest duży potencjał, to są godne osoby, które odgrywają istotne role w życiu społeczno-gospodarczym, publicznym, tak, w naszym mieście, czy nawet regionie, więc warto ten potencjał wykorzystać także do budowania tego konsensusu. Myślę, że także z koleżankami i kolegami z komitetu, który miał inną koncepcję, powinniśmy się spotkać i wspólnie zastanowić, jak oba komitety mogłyby pracować na rzecz integracji. Myślę, że od tych komitetów warto by było w takiej warstwie symbolicznej zacząć, czyli swoistego porozumienie zawrzeć między komitetami. To była taka symbolika i wspólne wyjście do mieszkańców gminy wiejskiej i pokazać, że decyzja została podjęta. Wyobraża sobie pana Rafała Nieżurwidę i pana senatora Iwana, nie wiem, razem w Kisielinie podających sobie dłoń?
Myślę, że tak. Myślę, że ani pan Rafał Nierzurbita, ani pan senator Iwan, na pewno ja, nie mielibyśmy żadnych problemów, ani wątpliwości co do tego, ani żadnych uprzedzeń, tym bardziej, żeby podać sobie ręce i wzajemnie szanując się, rozmawiać o przyszłości tego procesu integracyjnego, bo on jeszcze przed nami, aby rozmawiać o tym, jak upodmiotowić wszystkie strony, które partycypowały w tym procesie, i aby jednak pokazać już dzisiaj mieszkańcom, że możemy wspólnie budować lepsze jutro. Panie pośle, na koniec, jak pan ocenił tą kampanię, która była przed referendum? Bo ona była emocjonalna, to wszyscy podkreślają, ale ta druga strona, komitet Jesteśmy na Nie, to było pana zdaniem profesjonalne, przeprowadzone z głową, z sensem, czy takie często właśnie na szybko, gdzieś tam szarpiące emocjami? Jest po wszystkim, myślę, że przeciwników, tak w cudzysłowie. Cały czas mam do tego duży dystans, panie redaktorze. No, do były tego, ataki się z różnej strony, profile, portale społecznościowe, fora internetowe. Tak, no, działo się tego naprawdę mnóstwo. Działo się sporo, ale myślę, że do pewnego momentu była bardzo rzeczowa, merytoryczna dyskusja i debata między zwolennikami i przeciwnikami tego procesu, i to dobrze. I myślę, że powinniśmy o tej części tej kampanii rozmawiać. O tym, co przekraczało pewne standardy, powinniśmy jak najszybciej zapomnieć, ale także wyciągając z tego wnioski na przyszłość. Przecież jesteśmy niejednokrotnie, mieszkamy na tej samej ulicy, dom obok domu, mieszkanie obok mieszkania, więc funkcjonujmy, szanujmy się, darzmy się sympatią i szacunkiem. O tym, co złe, zapomnijmy, po to, aby móc tą przyszłość jak najszybciej racjonalnie budować. Stawiam kropkę. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję poseł bardzo. Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska i wiceprzewodniczący Gminnego Komitetu na Rzecz Połączenia Miasta i Gminy Jesteśmy na Tak. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję, życzę państwu miłego dnia. Państwu dziękuję za uwagę. Również życzę miłego dnia. Do zobaczenia.